gdyby nie wojsko, by mnie tutaj nie było. Ja zaczęłam biegać i mój poziom poszedł do góry właśnie, gdy udało mi się właśnie wstąpić do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Medal dla Polski. Szczerze mówiąc, i to jeszcze pierwszego dnia, to jest coś naprawdę wspaniałego i ten Mazurek Dąbrowskiego, który będzie dzisiaj grał, no to jest spełnienie marzeń każdego sportowca. No nie spodziewałam się, znaczy wiedziałam, że jestem świetnie przygotowana, wiedziałam, że przyjechałam się walczyć o ten medal i nawet o złoto, ale to wiadomo, to jest maraton, tutaj się może wszystko wydarzyć, ale cieszę się, że jednak te przygotowania i te treningi, które wykonałam, pokazały dzisiaj, że jestem świetnie przygotowana i że też potrafię walczyć na takiej imprezie jak dzisiaj Mistrzostwa Europy. Nie oszukujmy się, tak naprawdę gdyby nie wojsko, by mnie tutaj nie było. Ja zaczęłam biegać i mój poziom poszedł do góry właśnie, gdy udało mi się właśnie wstąpić do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego. Gdyby nie te warunki, które mi właśnie stworzono, że mogę skupić się właśnie na zgrupowaniach, mogę sobie polecić, tak jak teraz byłam w tym roku dwa razy w Kenii, w tamtym roku też byłam. Gdyby nie wojsko, po prostu by mnie tutaj dzisiaj nie było, więc jeszcze bardzo, bardzo dziękuję, jestem wdzięczna, że jestem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym, że jestem właśnie żołnierzem, sportowcem i jestem bardzo wdzięczna właśnie swoim przełożonym, dowódcom. I właśnie uważam, że to im należy się dzisiaj dedykacja i ten medal. No bo tak jak powiedziałam, by mnie tutaj dzisiaj nie było, a jestem dzisiaj dzięki temu, że dali mi szansę, bo dostając się do wojska byłam przecież tą zawodniczką z rekordem życiowym 2,40. Dzisiaj biegam poniżej 2,29 na Mistrzostwach Europy. Rok temu pobiegłam rekord Polski. Więc tak naprawdę dzięki temu, że dano mi szansę i zaufano, jak widać, ja się dzisiaj odwdzięczyłam, więc dziękuję im. Ja nie mogłam się, szczerze mówiąc, odnaleźć, bo te prędkości były dla mnie za wolne. Ja na treningu ostatnio biegałam dużo szybciej wszystkie odcinki. I szczerze mówiąc, tak jak właśnie powiedziałam na początku, dla mnie było coś takiego dziwnego, że ja nie mogłam się w tych prędkościach po prostu odnaleźć, było za wolno i tak czekałam po prostu, kiedy dziewczyny ruszą. Ja wychodząc chciałam im to tylko po prostu pokazać, że mogę być też zagrożeniem, żeby one po prostu zaatakowały. Ja wychodząc nie czułam się i szczerze mówiąc, nie mogłam się w tym odnaleźć. Mówię, jak to ja, Polka na prowadzeniu na Mistrzostwach Europy? I szczerze mówiąc, jak to tylko czekałam tego momentu, żeby po prostu tam, gdzie jest moment z piciem, żeby dziewczyny wyszły na prowadzenie, bo ja się bałam też, że jednak mogę tym zaryzykować i przez to stracić medal. No ale szczerze mówiąc, nie jestem już taką zawodniczką doświadczoną, żeby prowadzić też takie, niestety, Mistrzostwa Europy właśnie takiej rangi. Ale mam nadzieję, że oczywiście jeszcze dużo przede mną i oswoję się z tym, że też mogę biec właśnie w czołówce, a nawet prowadzić tak jak dzisiaj. Udało mi się. Ja uważam, że każda z nas była bardzo świetnie przygotowana i każda mogła walczyć dzisiaj o ten medal indywidualnie. Cieszę się, że akurat mi się udało, ale uważam, że dziewczyny też były świetnie przygotowane. No wiadomo, to jest maraton, tutaj może się wszystko przytrafić. Bardzo się cieszę, że udało nam się również zdobyć drużynowo medal. Po to tutaj przyjechałyśmy, oczywiście uważałam, że możemy liczyć nawet na złoto drużynowo, ale ważne, że jest medal i są dwa, bo jest indywidualny mój i jest drużynowo nasz wspólny, więc tym bardziej się właśnie cieszę, że dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Europy i to właśnie rozpoczęli to maratończycy w takim stylu. Jeszcze jak trenowałam w Braniewie, to już wtedy mówiono, że jednak mam predyspozycję, można powiedzieć, stworzone do maratonu i ja już w wieku 15-16 lat mi mówiono, że ja jednak będę maratonką i że to wychodzi w ogóle, już po prostu było już widać, po prostu nawet jak miałam jakieś tam badania wydolnościowe. Więc to była tylko po prostu kwestia czasu i oczywiście ja uważam, teraz dojrzałam do tego, już mam ten swój wiek, już uporządkowane życie i teraz właśnie już wiem, że jednak maraton to jest coś, co sprawia mi najwięcej frajdy i właśnie radości i tutaj czuję się właśnie najlepiej.